przykład jak z plecaka zrobić sobie tak zwanego chestriga albo kamizelkę kuloodporną. To jest w ogóle fajne, bo... Czyli zamieniasz sobie miejsce. Tam masz jakby normalnie paseczki tutaj i w miejscu, gdzie normalnie w plecakach masz z tyłu te pady takie, nie? Które służą gdzieś tam stabilizowaniu na plecach, to tam jest włożona balistyka. Ściągasz tutaj, odpinasz sobie takie złączki, przerzucasz to, wiesz, przez drugą stronę, tutaj zapinasz i masz normalnie kamizelkę kuloodporną, nie? To jest takie super taktyczne rozwiązanie. Właśnie, wiesz, to krawiectwo taktyczne poszło, wiesz, tak do przodu, że właśnie wszelkie maści pasy taktyczne, tak, właśnie jakieś te kabury wewnętrzne, no ci producenci się po prostu prześcigają, wiesz, w różnych rozwiązaniach i powiem ci, naprawdę masz masę możliwości, żeby tego typu rzeczy robić. I to też wychodzą naprawdę fajne rzeczy, bo mamy w Polsce naprawdę dobre firmy, które szyją świetne rzeczy. Cześć! Jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.